zacznę od takiej propozycji, żebyśmy najpierw porozmawiali o dwóch ostatnich książkach. Zacząłbym od takiego pytania związanego z ostatnią książką, Prowadź swój pług przez kości umarłych. Jest to, no przynajmniej na takim pierwszym poziomie lektury, kryminał. I pytanie jest takie, dlaczego kryminał? Ja wiem oczywiście, że takie pytanie można pójść, a dlaczego nie? Ale... Jest dużo rzeczy, które się złożyły na to, dlaczego się zdecydowałam napisać kryminał w końcu. Myślę, że podstawową rzeczą to było zmęczenie tą poprzednią książką, Biegunami, która kosztowała mnie kilka lat pracy i ogromna część tej pracy nie polegała na samym pisaniu, tworzeniu treści, tylko na próbie stworzenia pewnej struktury, która by się wymykała też tak jakby tradycyjnie pojmowanej powieści, a żeby była jednak powieścią. Chciałam napisać coś, co jakby wyjdzie krok poza taką powieść realistyczną. Chciałam napisać coś, co jest bardzo ryzykowne, mianowicie miejscem akcji jest właściwie cały świat. Czas akcji jest bardzo zmienny, właściwie się to toczy w różnych okresach historycznych, od końca XVI wieku. Tam są też niektóre opowieści wzięte z przeszłości. Są jakby też takie zaglądania w przyszłość, więc to wszystko, co chciałam opowiedzieć, musiało znaleźć nową strukturę. I kosztowało mi to strasznie dużo czasu i energii. Miałam świadomość, że tworzę coś zupełnie takiego, czego jeszcze przedtem nie pisałam, i co jest trudne. Było po prostu dla mnie trudne. Byłam zmęczona, byłam niepewna rezultatu. Bardzo dużo mi to czasu zajęło i miałam wrażenie, że właściwie już napisałam to, co miałam napisać, i już koniec. Nie chcę już, nie jestem pusta, już nie mam nic do napisania. Dosyć prozaiczna sprawa. Miałam umowę jeszcze z moim wydawcą na jeszcze jedną książkę. I pomyślałam, że nie jestem w stanie podjąć wysiłku takiego, który by kontynuował tę drogę, ten pomysł, tę ideę wziętą z Bieguni. I pomyślałam wtedy, że żeby przeprowadzić taki test, czy ja umiem napisać powieść taką tradycyjną, powieść, która się zmieści w gatunku, która będzie włożona w ramy gatunku w sposób taki perfekcyjny, doskonały. To znaczy, czy to już pisanie właśnie jakby w gatunku będzie dla mnie wyzwaniem, czy to będzie trudne, czy sobie z tym poradzę, czy wręcz przeciwnie, to będzie jakaś ulga i przyniesie mi trochę wypoczynku. I przyznam szczerze, że pomyślałam, że dobrze jest, że istnieją gatunki, bo gatunki to są trochę takie formy, foremki, które się wkłada treści, one krążą i one są właściwie dużo łatwiejsze do zrobienia niż wymyślaniu sobie samemu swojej własnej formy. I sprawiało mi naprawdę wielką przyjemność to, że mogłam komponować tę książkę jakby o kulach, trzymając się na kulach tych gatunkowych. To znaczy na początku sprawić, żeby w pierwszej scenie się pojawił trup, żeby się pojawiła postać, która będzie dochodziła prawdy tego, co się zdarzyło. Będą się pojawiały hipotezy, które będą eliminowane po kolei. To, w pewien sposób to była taka łamigłówka dla mnie samej, takie bawienie się właśnie układanką, jak to zrobić, jak opowiedzieć tę historię w sposób linearny. Dobrze mi się pisało, zresztą ty sam piszesz kryminały, to pewnie też masz tego rodzaju przyjemność z układania tego wszystkiego. To jest główny, pierwszy, najważniejszy powód. Z drugiej strony pomyślałam sobie, ja się trochę niepokoję też o to, co się dzieje na rynku książki, w ogóle w tej całej sferze czytania książek. Wydaje mi się, że czytelnicy są niecierpliwi, że spieszą się, że chcą cały czas czytać nowości, chcą być czymś zaskakiwani. Myślę, że czytelnicy też dzisiaj już, wiem, dużo czytelników nie jest w stanie poświęcić swojej uwagi z tego czasu. Nie wiem, czy dzisiaj na przykład chętnie był czytany Muzil.
znaczy ktoś by czytał chętnie w poszukiwaniu straconego czasu Prusta, czy to nie bardziej dotyczy już studentów literatury albo ludzi, którzy profesjonalnie się zajmują literaturą. Myślałam, że taki gatunek jak kryminał, który jest bardzo modny też na świecie, który ma też bardzo szerokie pole rażenia, dotrze do wielu ludzi. A chciałam opowiedzieć też w tej książce o sprawach, które jakoś zawsze były dla mnie ważne w życiu. O stosunku do zwierząt, o takim jakby nieustannym moim, nieustannej mojej niezgodzie na to, co robią zwierzęta. I znalazłam tego, taką właśnie formę prostą, gatunkową, z ogromnym polem wrażenia, licząc na to, że gdybym napisała jakąś książkę inną, to ludzie by tego nie czytali. Takie miałam założenie, właściwie to po czasie się okazuje, czy to był dobry pomysł, czy nie. Książka się dosyć dobrze sprzedała, co się dzisiaj też takie ważne wydanie. Mam wrażenie, że tak jak z tego, co do mnie dotarło, że było sporo jakby dyskusji na ten temat, że ona była kontrowersyjna, wzbudziła u niektórych, jednym się podobała, innym wzbudziła jakąś niechęć, odruch gniewu. No w każdym razie coś się wokół tego działo.